są ze swoimi zawodnikami, ze swoimi drużynami. Także tutaj to jest też bardzo ważne i myślę, że zawodnicy to czują, ale przede wszystkim kibice, którzy przyjechali, też widzą, że w tych bezlatach to masz fajnie jest. Kilogramów. W formule full contact w narożniku czerwonym zaprezentuje się reprezentant klubu KKS Sporty Walki Poznań. Panie i panowie, oto Patryk Możdżeński! Jedna z lepszych. No i teraz mamy... Teraz będziemy mieli bardzo fajną walkę, bo to jest walka o prawo wyjazdu na Mistrzostwa Europy Seniorów w kontakcie. Miały być dwie, jedna wypadła, tak jak mówiliśmy wcześniej. Mamy drugą. No i tutaj bardzo utytułowani zawodnicy. Tak, mamy Patryka Możdżyńskiego w narożniku czerwonym Sporty Walki Poznań i Mateusz Białecki Smok Toruń. Patryk Możdżyński jest brązowym medalistą Mistrzostw Świata z 2018 roku. Już taki utytułowany już z tej najwyższej półki. No, obaj zawodnicy to doświadczenie utytułowani fajterzy. No, obaj walczą o prawo wyjazdu na Mistrzostwa Europy. Czyli możemy powiedzieć, chcesz powiedzieć, że wynik, czy trener reprezentacji Polski jest na tej gali? Nie. Ale jakby wynik idzie i to jakby... Tak, to trener kadry Polski jak gdyby ustalił te dwie walki. Miały być dwie, tak ustalił niebieskim tą walkę. Będzie zawodnik reprezentujący klub Smok Toruń. Panie i panowie, oto Mateusz Białecki! No także ja jestem ciekawy, a powiedz Tomasz, ty jesteś ciekawy z punktu widzenia zawodowego, bo jak myślisz, no bo to jak powiedziałeś, Mistrzostwa Europy, to tutaj naprawdę nie będzie chyba odpuszczania, tu chyba trzeba będzie tutaj się... Na pewno Białecki jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, starszym zawodnikiem, no natomiast no zadecyduje oczywiście sport, ciężko wskazać tutaj. No nie ma wyraźnego faworyta. Czyli można powiedzieć, że możemy się spodziewać bardzo fajnej walki, bo to tak naprawdę będzie powodowało, czy któryś z tych zawodników będzie jednak reprezentantem, więc tutaj myślę, że zobaczymy ciekawy pojedynek. Na razie mamy tutaj prezentację, czekamy na zawodników. Już. Białecki ma za sobą walki w Federacji Babylon Promotion. Walczył m.in. z takim, powiedzmy, znanym w świecie sportu walki zawodnikiem Jankiem Lodzikiem, który teraz bodajże albo ma już, albo za chwilę podpisze kontrakt z KSW, więc no, doświadczenie na pewno po stronie Białeckiego. Widzimy ostatnio tutaj sprawdzanie tego sprzętu, tych ochroniaczy, żeby wszystko, że tak powiem, było na swoim miejscu. Już zawodnicy są w ringu, za chwilę. Panie i panowie, przed nami walka w formule full contact w kategorii wagowej do 67 kg. W narożniku czerwonym Patryk Możdżyński, w narożniku niebieskim Mateusz Białecki. Walkę prowadzi sędzia Rafał Bałachowski. Zapraszam na rundę pierwszą. No tutaj poziom sportowy. I taka też taka rzecz, która ja zwróciłem uwagę. Zawodnicy wcześniejsi walczyli w krótkich spodenkach, ci walczą w długich. To ma jakieś znaczenie? Formuła full kontaktowa, czy w formule full kontaktowej nie uderzamy, nie kopiemy poniżej pasa, więc tutaj dlatego długie spodnie dopuszczalne, ponieważ nie ma niemożliwości zadawania kopnięć niżej niż pas. Także tutaj, dobrze. No i teraz spójrzmy, te pierwsze sekundy są najczęściej bardzo ważne.
dla przebiegu całego pojedynku, a szczególnie tej pierwszej rundy zapoznawczej, ale myślę, że ci zawodnicy chyba się znają. Tomasz, znają się z wcześniejszych walk, czy to jest ich pierwsza walka? No na pewno się znają, bo to są zawodnicy, którzy spotykają się na turniejach, czy to na Mistrzostwach Polski, czy pewnie na zgrupowaniach kadry Polski również trenują ze sobą, więc także znają się od podszewki. I znają swoje te słabe punkty pewnie. Dokładnie tak, tutaj decyduje pewnie w dużej mierze dyspozycja dnia również. No i forma zbudowana na ten pojedynek. No tutaj widzimy, że zawodnicy cały czas chyba się badają, ale teraz no, Morzyński trafił prawym sierpowym. Trafił właśnie tym prawym sierpowym. Jest wyższy, także tuż tutaj też ma. I cały czas te ciosy proste. Odpowiedź. No i teraz widzimy sprowadzony do lin Mateusz Białecki. No i tutaj. Ach! Trafił znowu prawym prostym. Taka prosta szkolna akcja, ale skuteczna. Lewy sierp, prawy prosty. No teraz tutaj. Ach! No, widowiskowe to było, ale jednak nie trafił. Słyszę tutaj kibice też tak poruszyli się, bo jednak te ciosy takie są bardzo widowiskowe. Ach, teraz dużo w powietrze poszło. Nie trafił tym lewym sierpowym. Teraz troszeczkę klinczu. No i mamy koniec pierwszej rundy. Rundy pierwszej. Moim zdaniem dla Morzyńskiego. Patryk Morzyński, czyli tutaj Białecki chyba co do się zaskoczyć w tej pierwszej rundzie, czy? Myślę, że Morzyński wykorzystuje przewagę zasięgu, przede wszystkim ciosów prostych, trafia boksersko, przeważa, o tak, w każdej wymianie. Czyli tutaj mamy jednak ta przewaga bokserska, jak myślisz, w tym pojedynku będzie decydująca? No Białecki musi być bardziej aktywny boksersko, jeżeli chce myśleć o wygranej w tym pojedynku. No zobaczymy, jakie tam uwagi trenerzy przekazali dla swoich zawodników, a przede wszystkim jakie będzie to przełożenie na tą drugą rundę. Także już za chwilę będziemy świadkami drugiej rundy pojedynku Patryka Morzyńskiego i Mateusza Białeckiego. Patryk Morzyński to narożnik czerwony, a Mateusz Białecki narożnik niebieski. No i teraz wrócili zawodnicy, no i tutaj, no to co powiedziałeś. Znowu podobnie, tak? To co powiedziałeś, Białecki musi być bardziej aktywny, ale... Tak, ale nadziewa się na ciosy proste. Także tutaj Morzyński jest szybszy. Czyli to odsłonięcie się będzie mogło skutkować, że właśnie Patryk będzie mógł go przysłowiowo trafić. No i teraz widzimy Patryk. Cały czas próbuje Białecki obejść te ciosy proste, ale cały czas się nadziewa. No tutaj fajne podcięcie, które jest dopuszczalne. Wybiło trochę z równowagi Morzyński, ale teraz już podniósł nogę. Czy już się spodziewał. Ale i cały czas ten lewy prosty. Cały czas ten, jednak ta lewa. Ach, teraz, no i teraz wymiana. Czyli tutaj... Skuteczniejszy jest w wymianach Morzyński. Mamy tutaj cały czas jednak Patryk trzyma na dystans. Tak. Wykorzystuje tą swoją lewą rękę. Ta lewa ręka cały czas gdzieś punktuje. Frontalne kopnięcia Mateusza. I cały czas bardzo fajnie czuje dystans. Odskakuje, doskakuje. Zdecydowanie prowadzi tą walkę. No i tutaj hak prawy na ciasną gardę. Celny. No próbuje Białecki coś zrobić. No bo chyba widzi, że... out. No ale niestety. Że ten troszeczkę wynik mu chyba ucieka. No musi przede wszystkim... Za mało. Na pewno ta aktywność tej drugiej rundzie jest większa, ale czy wystarczająca, żeby jednak sędziowie to zauważyli, no bo... Ale teraz może nie do końca celne, ale tutaj przede wszystkim... No i koniec drugiej rundy.
Koniec rundy drugiej. No i teraz zobaczymy. Podobną sytuację mieliśmy troszeczkę wcześniej, no bo jeżeli Mateusz myśli o wygraniu, to chyba będzie musiał zdecydowanie zaatakować, szukać szansy na zakończenie przed czasem, ale to będzie mogło skutkować, że może się naciąć na skuteczną kontrę Patryka. Dokładnie tak. No Morzyński jak gdyby pokazuje, czy prezentuje zdecydowanie większe opanowanie w tej walce i daje się poznać, że czuje swoją przewagę i czuje, że tę walkę wygrywa. Białeckiemu brakuje troszeczkę pomysłu i być może argumentu. Może właśnie te ciosy z pierwszej rundy, które Patryk zadał, jakby wybiły może go z tej koncepcji walki, którą przygotował. No na pewno taktyka w walce ma olbrzymie znaczenie i w momencie, kiedy wychodzimy i nie mamy pomysłu na walkę, no to na pewno tej walki nie wygramy. No i teraz no trzecia runda, ale to jest cały czas za mało. Próba podcięcia, ale widzimy, że był przygotowany. Morzyński odskakuje, Morzyński przepuszcza te ciosy, odskakuje, nie wdaje się w niepotrzebną wymianę. Myślę, że czuje, że wygrywa. Tak, czyli będzie teraz, będzie cały czas kontrował. Będzie klinczował w momencie, kiedy już Białeckiemu uda się skrócić ten dystans i wejść w zasięg. Będzie klinczował i znowu się nadział na prawy prosty. Także szuka cały czas. Odejście, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Czuję swoją przewagę i czuję jak gdyby, no i tak. Odpowiedź. Także posłuchajmy właśnie takiej, właśnie tego komentarza w wykonaniu Tomasza, bo to nie dość, że i zawodnik, ale też doświadczony trener, także myślę, że to też dla nas, dla widzów, którzy oglądają takie walki, to też przybliżenie, że to jest w dużej mierze sport techniczny, to nie jest przysłowiowa bijatyka. Porównuje się to do szachów, ponieważ tutaj jest bardzo dużo rozwiązań i generalnie budując taktykę no opieramy się o jakieś tam tak zwane zagrywki, możemy to tak nazwać, czyli tam na atak ciosem prostym mamy takie zagrywki, na atak ciosem sierpowym takie zagrywki. Może to wygląda jak jakaś tam niesprecyzowana i nieokreślona bijatyka, natomiast to wszystko jest na poziomie wyższym na pewno dopracowane i wytrenowane i ułożone. No widzimy, Tomasz, to co powiedziałeś, czyli tu pełna kontrola wykonania Patryka. Tak, zdecydowanie. Także już tutaj widzimy, że Białecki trochę już tak bez koncepcji, no ale nie ma nic do stracenia, idzie do przodu. No i mamy koniec. Koniec rundy trzeciej i ostatniej. Czyli tu byś zdecydowanie wskazał wygraną Patryka Morzyńskiego, Tomasz? No w mojej ocenie 3 rundy zdecydowanie dla Morzyńskiego. Także to ja za chwilę będę musiał Państwa opuścić po raz kolejny. Zapraszam do ringu osobę wręczającą, a jest nią Tomasz Biernacki, prezes Federacji Duet Fight Night i promotor dzisiejszej gali. Teraz jeszcze zobaczymy tutaj werdykt. No właśnie, także zaraz zobaczymy. Znaczy werdykt, wręczenie, tak? Wręczenie. W kolejnej walce spotka się, tylko na szybko powiem, Bartosz Słodkowski, który jest wielokrotnym mistrzem Europy i mistrzem świata, ale w taekwondo. Jest reprezentantem Polski w kickboxingu, ale w wersjach planszowych. Jednogłośną decyzją sędziów tę walkę zwyciężył Patryk Morzyński! No właśnie, także Tomasz, twoje przewidywania się sprawdziły. Ewidentnie jego rywalem duża był Mateusz Białecki. Rozegrał dziękujemy to taktycznie za wspaniałą walkę. Z Bartoszem Słodkowskim spotka się jeszcze Państwu tylko nadmienię. Jan Pelak z Olsztyna, chłopak 2003 rok, 19-latek. Mistrz Polski juniorów Muay Thai. W tym roku również zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski seniorów w K1.